Kogo spotkasz na swojej drodze? Kogo spotkasz w miłości? Jakiego partnera spotkasz? Takie pytanie zadaję dzisiaj do kart. I mamy dwie grupy, kochani. Zobaczcie sobie. Pierwsza grupa to jest talia Lenormanda, obelisk kwarcu górskiego. I druga grupa to jest tarot. Czyli talia tarota i obelisk kwarcu cytrynowego. Więc wybierzcie sobie, kochani, grupę, karty, które lubicie. Pierwsza Lenormand, druga tarot, lub oglądnijcie sobie dwie grupy i całą wróżbę, ponieważ mogą się te grupy ewentualnie uzupełnić, może być jakieś dopowiedzenie kart. Zobaczmy, kogo spotkacie na swojej drodze. Zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej, czyli wszystkich tych, którzy wybrali karty Lenormanda. Ja Was oczywiście serdecznie witam. Proszę o Wasze komentarze, proszę o lajki, proszę o nowe subskrypcje, nowe osoby. I bardzo, kochani Państwo, zapraszam Was serdecznie na wróżby indywidualne. Jeśli jesteście w potrzebie przed wyborem jakiejś decyzji, jaką decyzję chcecie podjąć, zapraszam Was. Zobaczmy w kartach. Wtedy wyślecie mi Wasze daty urodzenia, zdjęcia partnera i tak dalej, imiona i możemy wgłębić się w Wasz problem. Zapraszam na wróżby indywidualne, napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy oczywiście jest pod filmikiem i w komentarzach. Teraz pytanie, kogo spotkasz, kto pojawi się na Twojej drodze, kogo spotkasz w najbliższym czasie? Kogo spotkasz w najbliższym czasie? Wow, niespodzianka, zaproszenie na randkę, na uroczystość, na imprezę, na jakieś spotkanie, jakieś wiadomości, które się tutaj widzicie, pojawiają nagle i sympatyczna rozmowa, sympatyczne spotkanie. Szczęście, gorące szczęście, które jest jakieś tutaj niepewne, niejasne, ponieważ ktoś może się nie zdecydować lub ktoś może tutaj działać na dwa fronty. Tak? Jest jakaś niejasność sytuacji, zagmatwana może sytuacja, ale poprzez rozmowę i spotkanie, tak jak powiedziałam, tutaj mamy to spotkanie, randkę, jest coś nowego, otworzy się jakaś nowa tutaj relacja, nowa sytuacja, nowa sprawa. Kto to będzie? Ktoś ciepły, gorący, jeszcze teraz latem, tak, w okresie letnim, w upalne, gorące dni, ktoś namiętny, gorący, charyzmatyczny, pełen, pełen namiętności, o, tego słowa mi brakowało, pełen namiętności, pełen pozytywnych wibracji, pozytywnych myśli, ktoś gorący wręcz, tyle, że tutaj ta osoba jeszcze być może, nie wiem, albo się waha, albo ma wybór, także uwaga, porozmawiajcie, że nie akceptujecie tutaj takich sytuacji, żeby on się spotykał z kimś innym, tutaj po wyjaśnieniu coś się może wyjaśnić, także randka jest z kimś bardzo pozytywnym, gorącym, wspaniałym wręcz. Dobrze, dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą lub patrzcie dalej sobie na całą wróżbę. Zobaczmy, co powiedzą karty tarota. Kogo spotkasz w najbliższym czasie? Skaczą mi dzisiaj karty.
dobrze. O, co się tutaj zmieni? Rzeczywiście kogoś spotkasz, jeśli długo szukałaś, byłaś pod wozem, byłaś sama, samotna. Tutaj coś się zmieni nagle, szybko, raptownie. Jakaś inna sytuacja z przeznaczenia. Przeznaczenie podsunie ci kogoś rzeczywiście pod nos. Rycerz monet. Rycerz monet to może być osoba spod znaku barana. Moment. Spod znaku to jest żywioł ziemi, czyli spod znaku byka panny koziorożca. Byk, panna koziorożec mogą się pojawić w Twoim życiu. Ktoś, kto zawalczy o stabilny związek. Ktoś, kto chce, pragnie również stabilnego związku. Ktoś, kto ma może jakieś złe doświadczenia, jest obciążony czymś, tutaj ma jakieś straty, tak? Nie wiem, czy może złe doświadczenia w miłości, czy jakieś finansowe tutaj problemy, straty, czy z pracą, ale jest ktoś, kto jest obciążony jakimiś sprawami, ale chce zawalczyć o coś nowego, o nową stabilność, stabilizację. I ten ktoś będzie bardzo romantyczny, król kielichów, bardzo romantyczny, czuły, pomocny, wspierający, bardzo tkliwy, uczuciowy, flirtowy. I tutaj Ty jednak musisz mieć swoje zasady. Ty mi się pokazujesz jako kapłanka, papieżyca, czyli osoba z zasadami, słuchająca swojej intuicji, wierząca w swoją wiedzę, intelekt, osoba uduchowiona, która broni swoich przekonań, wartości, pryncypiów, i to jest osoba wartościowa, która dlatego tutaj pełnego miłości, uczuciowości, tkliwości, romantyzmu, mężczyzny, osoby, nie wiem, osoby jakiejś nowej, będziesz tutaj wartościowa, bardzo wartościowa, będziecie być może mieli pokrewieństwo dusz, być może bratnia dusza, i tutaj można będzie w tej relacji jakby zaufać. Ta osoba Tobie też będzie ufała jakby, ponieważ widzi w Tobie osobę mądrą, osobę, której warto jakby zaufać i powierzyć tutaj swój czas, swoje uczucia, swoją miłość. No, rycerz monet plus król kielichów, bardzo dobra mieszanka, ponieważ stabilność i romantyczność, uczuciowość. Także tutaj ktoś stanie rzeczywiście bardzo jakby, pomimo jakichś tutaj problemów i opresji, ale ktoś zawalczy tutaj o Was i będziecie dla niego w jego oczach, jakby w jego odbiorze, bardzo osobą wartościową, i o tą osobę będzie on chciał walczyć. Także pamiętajcie, brońcie swoich przekonań, mówcie śmiało o swoich pryncypiach i ta osoba zakocha się w Was, w Waszej osobowości, jakby personality, tak? Czyli jak to się mówi, osobowości, tak? Osobowości, o sobie jako nie tylko cieleśnie, ale również duchowo, serce, Twoja dusza, Twój intelekt stoją tutaj bardzo ważne na pierwszym miejscu. Także rzeczywiście ktoś bardzo tutaj fajny pojawi się również. Dziękuję wszystkim Państwu, dziękuję dwóm grupom, dziękuję wszystkim za obecność. Pozdrawiam i życzę Wam wszystkiego oczywiście wspaniałego. Do usłyszenia już wkrótce.